Nadszedł ten moment w moim życiu, w którym muszę kupić sobie samochód. Więc to zrobiłem i dziś mogę już go odebrać. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i tak jak powiedziałem na samym początku, dziś kupię, a raczej już kupiłem, odbiorę dzisiaj samochód, mój samochód w Minecraft. Więc jak widzicie, w końcu będę tutaj, prawda, ja, Tościk, Szczypson, tutaj policjant, będziemy w końcu normalnie podróżować sobie autkiem, a nie tak na piechotę wszędzie, co to jest w ogóle zagonienie ten. Jak widzicie, garaż tu już od dawna czeka na to, żeby wjechać tutaj jakimś autem. Więc moje auto kupiłem, za niedługo dowiecie się jakie to jest, ale zanim cokolwiek, to zostawcie łapkę w górę, 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał, więc zachęcam do tego, żebyście zostawili tą łapeczkę w górę. Zapraszam również na mój drugi kanał, Szczypson Plus, tam będę nagrywał sobie Fortnite'a, streamował Fortnite'a i tak dalej. Kiedy? W najbliższym czasie chciałbym zacząć, ale tak jak wiemy wszyscy, rozpoczyna się szkoła, więc dopiero jak się rozpocznie szkoła, to tak naprawdę się okaże, ile czasu mam ja i ile czasu będzie ogólnie na to, żeby takie rzeczy robić. W każdym razie możecie tam wbić, zasubskrybować, to was nic nie kosztuje, a jeżeli coś rzucę, to będziecie to widzieli. Dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa. Pum, tutaj, prawda, na Chef Shopie można kupić sobie koszuleczki. Nie mam na sobie niestety dzisiaj, ale możecie sobie kupić etui. O, tu mam na przykład etui obok, więc można sobie takie coś kupić. Jest tam, właśnie czeka na was, więc wbijcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Też możecie wbić na Instagrama, tak jak za każdym razem mówię, to co odcinek, tyle rzeczy jest do powiedzenia, ale jest po prostu w opisie link do Instagrama, tam możecie wbić, wrzucam sobie różne story i tak dalej. Dobra, zanim przejdziemy do auta, to ja chciałbym pójść powiedzieć Davikowi o tym, że biorę auto, ponieważ prawda jest taka, że ja jestem policjantem, więc wiecie, ja prawo jazdy to od razu w pakiecie dostałem, a Daveson, kurczę, on będzie się pewnie interesował, jak tutaj zdobyć, prawda, sobie, jak to się nazywa, prawo jazdy, ale na to też mam odpowiedź, ponieważ też otworzyłem specjalny taki biznes tutaj w Minecrafcie, który też wam dzisiaj pokażę, który polega właśnie na tym, że będzie można robić, prawda, sobie prawo jazdy w Minecraft, więc to będzie mega fajne. Dobra, słuchajcie, lecimy od razu do Davika i mówimy mu, że mamy coś tam ten. On powinien być u siebie na chacie. Jest u siebie na chacie. Dobra, uwaga. Pytanie, czy tu jest TNT, nie ma, dobra. Wjeżdżamy mu od garażu. Halo, halo! Halo. O, Daveson. Słuchaj, ja nic nie zrobiłem, policja! Ja, to nie, ale, ja. Ale słuchaj, ja mam dla ciebie dobre informacje. Dobra, dobra, ale przyznaję się, nie trafiłem gumą do kosza, ale to było, to nie było w miejscu publicznym, tylko w moim domu. Dobrze, dobrze, nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc, nawet jakby to było w miejscu publicznym, to, znaczy wiesz, lepiej jakbyś do kosza wrzucił, ale no nie będę za takie rzeczy ścigał. Poza tym nie miałbym czym ścigać, a jeżeli już mówimy o tym, czym miałbym kogokolwiek ścigać, to słuchaj, kupiłem auto. Nie wierzysz mi. Nie wierzysz mi, że kupiłem auto, tak? No to... ja robić, od dobra. Kiedy by policja miała tyle pieniędzy? Kurczę, właśnie widzisz, to cię zaskoczę dzisiaj. Słuchaj, bo... O kurczę, co to tutaj, poczekaj. Bo to trzeba robić. No wiem. No i dźwignia została. Dobra, no rozumiem, dobra, ale czekaj. O, ale zepsułem mechanizm. Nie, dobrze? Dobra, no w każdym razie słuchaj, dostałem informację dzisiaj rano SMS-em na mój, prawda, telefon z etui z Chef Shopu, że, że, prawda, jest, samochód czeka w porcie, więc ja chciałbym z tobą pójść, żebyś, prawda, nagrać twoją reakcję na moje auto, bo ja wiem, jak ono wygląda. Widzowie nie wiedzą, ty też nie wiesz, więc zrobisz sobie, prawda, reakcję na to, jak wygląda mój wóz. Jesteś chętny, czy raczej wolisz iść grać w PlayStation? Albo nic. Cześć, chcę grać Fortnite'a. A, dobrze, dobrze. No to widzicie, jak widzicie. Nie, no pójdę tu. Pójdę zobaczyć. To chodź, chodź do portu, bo tam. Ale też Lamborghini? No, troszkę daleko temu do Lamborghini, ale czekaj, bo ja nawet nie wiem, gdzie to w tym porcie będzie. To trzeba tu gdzieś znaleźć. Czekaj. No, jak policja, to się kiją chyba. Czekaj, bo nie wiem, gdzie to jest. To może w jakichś tych. Chociaż nie, no, w tych. Jak to się nazywa? Powiedz mi. Nieważne. Tu nie ma auta. Pokoje, no w pokojach raczej nie będzie auta, ale gdzieś tu powinien być, szukaj, gdzieś powinien być w porcie wóz. Ej, dobra, widzę wóz, chodź. Takie coś! Gdzie ty jesteś? A, tam. Nie, bo to jest mój family van, kurczę, no nie rozumiesz? To jest idealny wóz, prawda, do jeżdżenia, prawda, z ekipą. Ej, ale ty nie masz prawa jazdy, nie możesz jeszcze wsiadać. Ej, nie jedzie. No bo widzisz, bo ty nie umiesz. Jak się włączasz? Ja wsiadam i od razu, kurde, działa. Dobra, no bo to jest moje auto, bo ty nie masz prawa jazdy i ty jeszcze nie pod... Ej, zostaw mi ten. No, widzisz, tam jest... Ale co to jest w ogóle? Bo dostałem właśnie informację, że dostanę paliwo też w gratisie, więc super fajnie, bo mamy już paliwo. Ale dobra, czekaj, bo ja muszę... Ile jest paliwa? Wysiądź. Ty widzisz, jest... nie możesz. Ja od razu odpalam. Mam 5000, prawda, nie wiem, litrów na 30 000 wolnego, więc czekaj, ja doleję litra. Gdzie tu jest? Tu jest, patrz to. Bo ja tu mam wlew na paliwo. Ej, masz to na łbie!
Co ja robię? No masz samochód na głowie! Nie wiem. Nie wiem, ale jestem siłaczem, nie? Dobra, czekaj, leję paliwo, uwaga. Tu się tak leje, trzeba trzymać. Nie wiem, dlaczego mi to w ogóle na łeb skoczyło, nie wiem, co się stało. Myślałem, że mi ukradłeś już wóz, nie? Ja już się wystraszyłem. Dobra, czekaj, zatankowałem, a możesz wsiąść na, prawda, nie wiem, na miejsce kierowcy, bo ty i tak nie możesz jeździć. Dobra, ej, story, mam 25 tysięcy litrów, chopie, nie? Dobra, uwaga, pierwsza przejażdżka, prawda, czekaj, tylko ja może zmienię kamerę na pierwszoosobową. O, witam. Ta fura nie odpala. Co? Ta fura nie odpala. Jak nie? Ej, co jest? Stary, zepsułeś mi wóz. To nie ja! Ona już tak miała. Dlaczego ty mi zepsułeś wóz? To już tak miało, serio, trzeba iść do mechanika, zepsuł ty wóz. A nie ukradłeś mi kluczy? Nie, no jak to, kurde, nie mam twoich. Nie, ukradłeś mi klucze, na banku były gdzieś klucze. Dlaczego mi nie działa to? Oddaj mi klucze. Nie mam kluczyków. Oddaj mi klucze. Nie mam kluczyków. David. Ale wiem, kto może mieć. Ale wiem, Dave, kto mi się wydaje, że ty masz kluczyki. Dobra, ja nie mam, ale wiem, kto może mieć. No, kto? To nie jest takie proste, bo ty się możesz zdziwić. Nie, powiedz mi, kto ma... David. Kurde, no ale chciałem sobie pojechać. Ale dalej nie działa. Kurczę, zepsułeś mi wóz. To nie ja! On już tak miał. Jakiś wadliwy produkt. No nie, no nie wiem. Nie rozwalaj mi wozu. Ej, ale nie mogę jechać do przodu po prostu. Dlaczego tak się dzieje? Stary, zepsułeś mi wóz. Nie, ja nie zepsułem wozu, on już taki był. Davison, zepsułeś mi ten wóz, ja nie wiem, o co chodzi, ale przyszła mi jeszcze jedna myśl. Sobie taki ale wóz? Czekaj, no właśnie, tak jak teraz myślę, to on był, kurczę, dwuosobowy, a nie sześcio, bo tu jest chyba, nie, pięcioosobowy tu jest. I tak mi się wydaje, że chyba sobie pomyliłem auta, ale podobne były, w sensie ja się nie znam troszkę na autach, ale może to czyś inny, ale tu może gdzieś jest jeszcze jakaś inna fura, która tutaj powinna być, kurczę, a może, ja coś może to nie jest, co jest? No tam. No to jest przecież ten wóz, który ja zamówiłem, dobra, chodź, ten na pewno będzie działał, dobra, mam kluczyk do niego, to jest to, na bank, czekaj. Wow, co jest? Ja nie mam prawa jazdy! Te, nie rób, stary! Nie, no bo mi rozwalisz wóz, wysiądź! Kurde! No, dobra, ja teraz mogę. Ale mnie wystraszyłeś, Davison, czekaj, ja sobie zaatakuję go do pełna, bo tu jest, kurczę, widzę, że nie za dużo... bo widzisz, nie umiesz wysiadać nawet z wozu i ci zadaję, kurczę, prawda, obrażenia. Ej, ty też dobra. Byś nie umiał. Czekaj, no zatankowałem, dawaj, wsiad... Nie, no, ale czy ty możesz wysiąść, prawda, z... Ja ale... Nie, prowadzi. Nie, rób nie, bo mi nie umiesz prowadzić jeszcze! Nie! No i ty mi zepsułeś wóz. Jezu. Davison, wsiadaj. Dobra, jestem. Kurczę, bo ty jesteś... Nie, ty jeszcze nie możesz... Czekaj, muszę sobie wyłączyć pierwszą osobę, bo ja na nie umiem jeździć na tej dziwnej. Dobra, uwaga, wyjeżdżamy tu. Jak ci się podoba wóz? Fajny? Kurde, no dobra bryka, ale dobra, jak się bryka, tym jeździ? Co? No ja normalnie, tu jeździsz tak, patrz, zaparkuję, prawda, do mojego garażu pięknego. Widzisz to? Widzisz, jakie piękne dobra. Parkowanie? Pa, i teraz... Dobra. I to jest to, co patrzyłem i tu bo mnie zamknęło tam w sumie. Ty już nie wsiadaj, nie rób! Nie rób! Proszę wysiąść! Nie, no już wydarzyłeś mi w żywopłot! Nie no, przesuń się, David, bo mi zarysujesz wóz! Nie rób, bo mi zarysujesz wóz! We! No i kurczę, na przystanek mi wjeżdżasz. No i widzisz, Davison, coś ty narobił. Pa, co jest? Nie mogę wsiąść. Kurczę, Davison. Ostatni raz. Od kiedy ty masz prawo jazdy? Ja od zawsze, odkąd jestem policjantem, mam prawo jazdy. Policja umie jeździć. Chodź tu, wsiadaj, bo ci muszę pokazać miejsce, w którym ty też będziesz mógł się nauczyć. Bo widzę, że ci to średnio idzie, a ja mam takie miejsce, w którym wiem, jak to zrobić, żebyś potrafił. Pa, jedziemy sobie tu, prawda? I tu zakręcamy na tej jezdni. I patrz, co tam jest na drugim końcu jezdni, widzisz to? O kurde. Pa, tu ścinam. Ale weź, kurde, no wyjechałeś. Dobra. Pa, widzisz, kurczę, co tu jest? Zbudowałem, ale czekaj, wjeżdżamy do środka. Wjeżdżamy do środka. Ja! Dobra, ja jestem w środku. Gdzie ty jesteś? Pa, nie, ale proszę zsiąść, bo ty tu znowu ten. Jakie. Najwik. Na co byś chciał zrobić prawo jazdy, co? Możesz sobie wybrać, prawda, jeden z tych wozów. O, tu. Ale nie wsiadaj, one nie ale działają. Ale one są niezdolne do użytku. No bo nie masz kluczyków. Ja mam. Daj klucza. Nie mogę ci dać. Pożycz kluczyk. Nie mogę ci dać klucza, bo to jest klucz do mojego wozu. Ale to jest miejsce, w którym ty będziesz mógł, prawda, ja sobie tutaj, ja tu przyjdę, od drugiej strony, proszę, zapraszam tu do kasy. Nie, od drugiej strony. Tu, prawda, widzisz to? Dzień dobry. O, i tu możemy, prawda, sobie porozmawiać.
Tu możesz się zapisać, okay, prawda, na kurs jazdy i ja cię wtedy zapiszę i będziesz mógł się nauczyć, będziesz sobie mógł jeździć. Co ty na to? Cześć, ale nie w ten sposób, możemy normalnie rozmawiać. Cześć! To? Chcesz się zapisać, czy nie chcesz się zapisać? Cześć! Dobra, no to rozumiem, że nie. Cześć! Nie no, co? Cześć! Dobra, cześć. Dobra, Davison, tu będziesz mógł, prawda, jak już się namyślisz, jak już uzbierasz odpowiednie pieniądze, bo to swoją drogą też kosztuje, to będziesz mógł, prawda, tutaj przyjść i sobie wykupić, prawda, jazdy, nauczyć jeździć autem. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Przypominam o kanale Szczypson Plus, przypominam o Instagramie i zachęcam do wbicia na Chef Shopa. I do Davika też możecie wbić, link do niego kanału jest w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.